Cześć wszystkim, z tej strony Frankiska i dzisiaj zrobimy sobie unboxing lalek Shadow High. Jest to Nicole, Natasha oraz z tyłu znajduje się Ainsley, na którą bardzo długo czekałam. Dzisiaj ten dźwięk może być nagrany dosyć dziwnie, bo nagrywam go po nagraniu filmu, bo się okazało, że mikrofon nie był podłączony i nie nagrało mi totalnie nic. Więc będzie dzisiaj trochę śmiesznie. Sama się czuję dosyć głupio, ale zaczniemy od Nicole. A więc zacznijmy od początku, że jej pudełko niczym nie różni się od pozostałych lalek Rainbow High, które otwierałam ostatnio. Więc mamy dokładnie takie same pudełko. Z tyłu jest dokładnie ten sam art, a jedynie z boku jest inny znaczek, że ona zajmuje się właśnie tymi instalacjami artystycznymi w szkole. Lalka jest ładna, a więc ją otwórzmy i otwieramy ją i mamy lalkę, która ma dwa piękne kucyki i nieregularny przedziałek i to jest celowo. I to jest to jaki cudowne w pudełku są, które wyłażą ze względu na to, że jest po prostu tam za mało, nie da się to po prostu tak do końca tego wepchnąć. Lalka ma ładną twarz. I ma brązowe oczka, szary makijaż i róż na policzkach, który wygląda super uroczo. I na uszach ma również kolczyki, które są dosyć uniwersalne. Po prostu z napisem Shadow, takie paseczki. Kurtka jest szara, jest taka w sumie kurtka koszulowa. Nie ma jakby ramion, jest wycięte i ma tutaj logo kotka, którego już wiemy, że to jest z zespołu Shadow High. Ma tutaj jakieś tam kratki, jakieś tam różne dziwne znaczki, losowe napisy na sobie, tak to jak zazwyczaj one mają. No i nie możecie jej rozpiąć, tylko z tyłu się rozpina. Na nogach ma kolarki z napisem holograficznym Shadow. I w sumie to jest tyle, co ona ma, jeśli chodzi o te spodnie i ma piękne skarpety, które są również z holograficznym paskiem i dwa czarne paski do tego. Bardzo ładne, lubię je i te piękne buty, które mi się bardzo podobają. Są też znowu inspirowane tak jakby Adidasem trochę. Znaczy ja wiem, że to są od jakiegoś projektanta niby, ale nie powiem kogo, bo nie pamiętam. I ma sznurówki na butach i dziurę w skarpecie, jak widać. Tak mi się niestety trafiło, no ale cóż. Zaraz przejdziemy do jej drugiego stroju. Ale właśnie z tą kurteczką to jest tak, że nie da się jej rozpiąć z przodu, a miałam nadzieję, że się da, tylko po prostu jest szczepiona. No, niestety nie. Wkładamy ją na beznadziejny stojak, który jak zwykle się przewraca, ponieważ nie da się tego inaczej zrobić, dlatego że ten stojak nie może wejść głębiej i nie utrzyma lalki. Przecież to geniusz jakiś projektowa, słuchajcie. Naprawdę mózg tego świata. Dajmy mi jeszcze lalce włosy z oczu i idziemy do jej drugiego outfitu, w nim znajdują się buty i ogólnie ja uwielbiam ten pomysł MGA na to, żeby te cholewki były materiałowe. Wygląda to super i te buty też są bardzo ładne. Mają szarą podeszwę ze srebrnymi elementami i napisem Shadow. I mimo, że wiem, że większość się one nie podobają, to dla mnie są super. I w drugim outficie mamy też kurteczkę, która jest widocznie inspirowana Adidasem. Jest srebrna, ma dwa paski po boku, jest w ogóle strasznie gruba, ale naprawdę, tak jak te z serii Winter. Dosłownie ona by ogrzała tą lalkę, jakby trzeba było, no nie? Z tyłu są napisy Shadow 2022, tak jak zawsze, no nic nadzwyczajnego. I właśnie z przodu te logo, które widocznie jest inspirowane Adidasem, no nikt mi nie powie, że nie. Mamy też sukieneczkę, która jest inspirowana chyba dosyć mocno modą taką koszykarską, czy coś w tym stylu. Jest takiego właśnie siatkowego materiału, jak ich bluzki. Ma dłuższy tył, krótszy przód, napis Shadow High w rogu, taki malutki i numerek 13. Ładna, lubię ją. I teraz zabierzemy się za otwieranie Nataszy. Natasza jest bardzo ładną lalką, bardzo ją lubię, jest bialutka, tylko że jej stojak, o dziwo, jeśli chodzi o to pod nogami, nie jest wcale taki biały, tylko bardziej żółty. Nie wiem, czy to u mnie jakaś wada, czy ona tak po prostu ma,
ale jej grzebień też jest przezroczysty, tak samo jak ten stojak od niej, więc nie wiem, czemu to jest żółte. No ale dobra, no tak jest, to tak jest. Sama lalka jest właśnie cała biała, ma bardzo ładny, delikatny makijaż, lekko szarawy, usta też są takie bardzo delikatne. Podobnie jak zresztą brwi, które są też bardzo delikatne, ale ma brokacik na tym oku, piękne niebieskie oczy i też delikatnie ma ten róż na policzkach. Włosy są pokręcone, a uwierzcie mi, że po myciu, jak je tak wytarmosiłem do góry, wiecie pewnie o co chodzi, to pięknie się jeszcze bardziej pokręciły. A teraz, no, koniec tego dobrego, popatrzmy na jej sukienkę, która jest paskudna. Naprawdę nie wiem, kto ją zaprojektował, te pióra, diamenty, kokardy, Boże, brokat jeszcze do tego. Nie wiem, kto to wymyślił, ale powinien być zwolniony. Ta sukienka jest paskudna, w ogóle ja ją zaraz zdejmę i nigdy więcej nie nałożę żadnej lalce. Tu mamy taką jeszcze bransoletkę, która jest z takich małych perełek i białe, długie paznokcie. Buty to są srebrne, takie sandałki na obcasie, które mają jakby obcięty przód, są takie kwadratowe z przodu i tam mamy takie diamenciki w perłowym kolorze i łańcuszek. A zaraz lalę przebierzemy w drugi strój, bo ten jest paskudny i przy okazji właśnie zauważyłam, że ona z tyłu też ma tą kokardę, a ta kokarda z przodu jest tak cholernie krzywo, że mnie aż oczy pieką. Naprawdę, oczy mnie pieką, jak na to patrzę. Ale na szczęście drugi outfit jest bardzo ładny. Mamy w nim futerko, które ma na sobie też taką aplikację zrobioną z niby takich perełek, ale to jest materiałowe jednak. Mamy też taką podszewkę welurową jakby. Bardzo to jest ładne. A sam ten komplecik jest cudowny. Jest to niby skórka, tutaj ma taką siateczkę jak w sukniach ślubnych i na tym ma zaaplikowane białe perełki. Sama cała ta sukienka jest biała, właśnie w białe perełki, tylko że one mi w ogóle przy ubieraniu gdzieś podpadały, musiał być jakoś, nie wiem, słabo przyklejone czy coś, bo przynajmniej z trzymi odpadły, jak zauważyłam. Ale poza tym jest super. Pewnie futerko też jej nałożę w późniejszym okresie, jak będzie już tak zimniej, no nie, bo teraz nie chcę, żeby ona się gotowała, wiecie. Smażyła się w tym pudełku, to teraz niej trochę odpocznie sobie od tego. I zapomniałam powiedzieć o jej kolczykach. Są to takie diamenciki, od których idzie literka S, a po drugiej stronie literka H i od tego idzie łezka. Bardzo ładne, chociaż trochę mniej na pewno uniwersalne, ale są strasznie długie, naprawdę. Dalej właśnie przechodzimy do jej butów i tu znowu ta materiałowa cholewka to jest sztos, ale jak widzicie, te buty są zżółknięte na dole, dlatego że ten klej po prostu zżółkł i tak będzie się u tych lalek działo, no niestety nie unikniemy tego, będą te buty żółte, jakby laska wdepła w osikany śnieg. Ale chociaż ten materiał jest taki ciekawy, jest brokatowy, tylko ten brokat też zostaje na rękach później. Mogliby to zrobić po prostu taką świecącą nitką, byłoby to na pewno dużo łatwiejsze. I przechodzimy do Ainsley, która ma dosyć duże pakowanie, ale też bez przesady. W sensie ono jest większe niż standardowe, ale nawet nie o połowę. I z tyłu mamy napis, że właśnie, że 400 looków można z tego zrobić. Nie wiem jak, chyba nie mam na tyle dużo wyobraźni. Chyba to było robione na podstawie liczenia prawdopodobieństwa z ilości akcesoriów. No i się dowiadujemy na pakowaniu, że Ainsley jest nową uczennicą w Shadow High. No to ciekawie, bo ona jest z serii Shadow High. Niby, fajnie. Może być, była w Rainbow High, teraz jest w Shadow High, ale patrzcie, że dodatki mają też napisy Rainbow, jak ten pasek, czy ta kurteczka zresztą też, i ta torebka, i te buty, wszystko ma napis sobie Rainbow, więc trochę to jest dziwne. Otwiera się ją też trochę inaczej niż zazwyczaj, bo tak jak widzicie, jest to bardziej skomplikowane niż zazwyczaj. I w ten sposób możemy wyjąć lalkę, a później możemy jakby ten papier odsłonić dopiero i wyjąć tam stamtąd akcesorie, czyli te wieszaki i tak dalej, właśnie, bo w tym są wieszaki w końcu. I jest też stojak.
I właśnie wtedy tak możemy to wyjąć. Jak widać, te stojaki są też z Rainbow High. I to jest dosyć dziwne, bo no, czemu ona jest z Shadow, jak ona nic nie ma z Shadow w sobie? W ogóle nie wiem, jaka jest historia tego, że ona do Shadow High trafiła. Muszę obejrzeć serial w końcu, ale nie mogę się do tego zebrać. Ale to dobrze, że ten stojak jest jednak z Rainbow High, a nie z Shadow, dlatego że przynajmniej się trzyma, bo tam projektant bardziej pomyślał. No i właśnie, jak widzicie, jest napis Rainbow. I mamy też te właśnie Young w odpakowaniu. Jest bardzo ładna. Ma śliczną twarz. Twarz jej opalizuje na tak biało-różowo, ale odpada jej ręka. I ona wtedy, tak wiecie, mogę sobie ją wkładać, wyjmować i z tym nie ma w ogóle żadnego problemu. Ona z tym pewnie zaraz odpadnie w ogóle. Ale co ciekawe, druga ręka w ogóle ma dłuższy pręcik niż ta pierwsza. Takie dziwne to trochę. No, patrzcie na to. Jakby w ogóle od innych lalek były te ręce. Nie wiem, czemu to ma służyć. Czemu jedna jest krótsza, druga dłuższa. No, ale jakoś tam się to plus minus trzyma. I fryzura to wysoki kucyk z dwoma takimi puszczonymi pasmami. Makijaż ma różowo, fioletowo, niebiesko, zielono, żółty na końcu, aż w kąciku. Różowy, ma różowe policzki, różowe usta. I te włosy są strasznie, ale to strasznie poklejone i twarde. Trochę, powiem wam szczerze, masakra. No i dalej przechodzimy do jej ciuchów. Ma na sobie bluzkę, która ma jeden rękawek, a drugiego nie. I ten drugi ma na sobie taką klamrę jak w pasku i to możecie regulować sobie. I ogólnie ta bluzka jest cała asymetryczna, ma jedną część dłuższą, drugą krótszą, to samo na plecach. Jeden rękaw jest, drugiego nie ma, dwa guziki, ale tylko jedna dziura. W ogóle o co chodzi, no nie? Ta spódnica jest czarna, materiałowa, ma w sobie takie skórzane elementy, niby wiązana jest na normalny, no naprawdę jest wiązana. Tak jak widzicie, i pasek z napisem Rainbow, który, jak myślałam, nie jest metalowy, tylko jest z plastiku. Ale wygląda całkiem okej, nie wygląda tandetnie. Nie wygląda przede wszystkim tanio, więc jest git. No i ma bransoletki, dwie złote. Jedna trochę grubsza, druga trochę chudsza i czarne pazurki, tak jak widzieliście wcześniej, ale takie krótkie, jak mają właśnie Rainbow High. No i ta ręka, która sobie, tak wiecie, wypada losowo. Pisałam już o reklamacji, ale bez sensu, bo ona się trzyma, więc mi tego nie przejmą. Buty to takie glano-kalosze, ciężko powiedzieć, co to jest, trochę martensy długie, nie wiem, ale są ładne i mają takie dzyng-dzyngi, takie, chyba to miały być ćwieki przezroczyste, nie wiem, nie widziałam nigdy ćwieków przezroczystych. I zaraz będziemy przechodzić powoli do drugiego outfitu, w którym zaczniemy od kozaczków, które niestety nie są materiałowe. I boli mnie to, że one się tak rozkładają. I mają takie kolorowe podeszwy, jak bodajże w butach bliźniaczek. O ile się nie mylę. One też miały chyba właśnie takie dwukolorowe. A może to był ktoś inny. Ale ktoś taki miał w każdym bądź razie. Mamy też spódniczkę, która jest na biało, jakby obszyta. I ma klamerkę z przodu. Materiał jest bardzo ciekawy, bardzo ładny. Wygląda dosyć porządnie. I z tyłu mamy kieszonki, które są, jak zazwyczaj to bywa, w Rainbow High i Shadow High prawdziwymi kieszonkami. I od spodu ma taką siateczkę na majteczki. Tutaj ma bluzkę, w sumie to jest bardziej golf, który chyba jest niby z lateksu, bo skóra się tak nie błyszczy. Ciekawe to jest. I mamy taką jakby taki gorset top zrobiony z przyciętej ramoneski. Nie wiem, jak to nazwać, ale jest ładne. Już to nawet nałożyłam na jedną z lalek i wygląda fajnie. I mamy też spodnie kolejne, które są holograficzno-czarne, błyszczące i związane nimi po bokach. Na pewno będą je moje lalki nosić, bo są bardzo uniwersalne. I mamy też buty, takie sandałki z literkami R i H, takie jak Rainbow High, nie jak Shadow High.
i z przezroczystym przodem. Ładne, ładne buciki po prostu. Sandałki, jakich wiele w Rainbow High. Mamy też bluzkę, która wydawała mi się nieciekawa na początku, ale jest znowu z takiego ładnego materiału, ma klamerki na górze i po bokach. Ale z tyłu dopiero dzieje się magia, bo z tyłu to jest naprawdę cudo. Patrzcie, ja uwielbiam w ogóle strapsy i tego wszystkiego, tego typu rzeczy, to mi się z tym kojarzy i to mi się mega podoba. Naprawdę. I mamy też nerkę, która się faktycznie rozpina o dziwo i ma taką uroczą mini tą, żeby to rozpiąć. Jest słodkie, niby skórzane, z napisem złotym Rainbow. Podobno bardzo możecie trafić w zestawie akcesoriów do lalek. Pewnie wiecie, o którym mi chodzi i pewnie wiecie, o którą mi konkretnie chodzi. Ale w ogóle ta torebka mi się strasznie kojarzy ze Slumber Party z Marisą. Jakoś tak pasuje mi do niej, do tej maski na oczy chyba. No i mamy też takie żukowe buty, które są niebiesko-fioletowe, opalizujące z klamrami. I znowu znaczkiem Rainbow High z przodu na klamerce. Ładne, ale mało użytkowe, bo do mało czego będę pasować. I mamy też sukienkę, która według mnie mogłaby być, najlepiej jakby była zresztą, po prostu krótką spódnicą. Znaczy, krótką to nie. Taką, wiecie, podstycki, no nie? I ma fioletowe elementy, jak ta koronka i przeszycia jakieś i właśnie te poczki też są takie fioletowawe. Jest ładna, ale właśnie wolałabym, jakby była spódnicą, prawdę mówiąc. No i z przodu ma właśnie taki jakby gorset zrobiony z przezroczystego plastiku i takie coś, co się zarzuca na szyję, to też jest z plastiku. I mamy też ramoneskę, która jest dosyć szeroka, nie tak jak przy Rainbow High, na przykład przy Violet. Bardziej jak przy Shadow High, ale nie jest aż tak szeroka. Jest ładna, uniwersalna. No, podoba mi się bardzo. I teraz patrzę na te akcesoria dodatkowe, czyli dziwny wieszak, bo złoto w ogóle srebrne, nie wiem. Wszystko inne jest srebrne, tylko on jest jakiś złoto-srebrny. Chyba mi się po prostu trafiły jakieś ultra wadliwe lalki. W sensie ona konkretnie mi się trafiła jakaś wadliwa, że wszystko jest jakieś takie dziwne. Ten wieszak, ta ręka w ogóle wypadająca, nie wiem. Dziwne.